Dokładnie, kilka miesięcy temu podpisaliśmy umowę pomiędzy parafią a fundacją Leroy Merlin, która zakładała przygotowanie mieszkania dla rodziny uchodźców z Ukrainy. Którzy goszczą właśnie tutaj w Cieszynie. Udało nam się takie mieszkanie tutaj z zasobów parafii wygospodarować, i bardzo cieszę się, że wspólnymi siłami parafii Fundacji Leroy Melin, także marketu Leroy Merlin w Cieszynie udało nam się przygotować, przygotować mieszkanie, w którym już zamieszkała rodzina, już zamieszkała młoda dziewczyna, która tutaj przyjechała. Do Cieszyna, aby tutaj się uczyć. Jest uczennicą, jest tutaj razem ze swoją, ze swoją babcią. Jej rodzice walczą na, na, na froncie, walczą tam, gdzie, toczą się, gdzie toczy się wojna na Ukrainie. Ona tutaj wybrała Cieszyn, wybrała to nasze miasto, aby tu się uczyć, aby tutaj bezpiecznie myśleć o przyszłości swojej na Ukrainie, właśnie. Cieszymy się, że mogliśmy razem z Fundacją Leroy Merlin ten, ten projekt tutaj zrealizować. Cieszymy się, że udało nam się przygotować dla niej mieszkanie, udało nam się je wyposażyć, udało nam się zapewnić jej miejsce, gdzie spokojnie może, może się rozwijać, gdzie może myśleć o swojej przyszłości. Remont tego mieszkania trwał kilka miesięcy, dlatego że on obejmował bardzo szeroki zakres, począwszy od instalacji wodnej, elektrycznej, poprzez oczywiście ściany, podłogi to wszystko, co jest związane z tą taką, powiedziałbym, twardą substancją budowlaną tego, tego lokalu. Potem, dzięki, dzięki fundacji, ale także dzięki. Darczyńcom, którzy wspierają parafię, udało się to mieszkanie wyposażyć. Także to mieszkanie jest wyposażone w nowe meble kuchenne, jest w pełni wyposażona łazienka, jest w pełni, jest w pełni umeblowane to mieszkanie. Dzięki temu nasze go, osoby, które gościmy, nie muszą się o takie rzeczy jak wyposażenie mieszkania martwić. Udało nam się to mieszkanie w pełni, w pełni wyposażyć. Mam nadzieję, że Fundacja Leroy Melen będzie zadowolona ze współpracy z nami. My jesteśmy bardzo zadowoleni z, tej, z tego wspólnego projektu i mam nadzieję, że, że będziemy mogli realizować kolejne projekty, dlatego że potrzeby, potrzeby są, potrzeby nadal trwają. Wkrótce miną no, dwa lata od momentu, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i zdawać by się mogło, że ta sytuacja w jakiś sposób się ustabilizowała, jeżeli chodzi o osoby uchodźców, którzy przyjeżdżają tutaj do Polski. Natomiast sytuacja wiemy, że wiemy, że wymaga dalszych działań. Wiemy, że ta wojna dalej się toczy, będzie się toczyć niestety jeszcze dalej i będzie, będzie nawet jeśli wojna się skończy, będzie wymagała Ukraina odbudowy odbudowy w różnym w różnym zakresie. I dlatego, dlatego mam nadzieję, że ta współpraca parafii, z fundacją, ale także działalność parafii na, na rzecz uchodźców z Ukrainy będzie się rozwijać. Łączna kwota tego projektu było 83 tysiące. Zakres prac to było od projektowaniu po montaż z ekipą naszych pracowników oraz naszych montażystów. Cały zespół jak gdyby sklepu się zaangażował w ten projekt.